Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Znaleźliśmy Pana, z radością woła święty Filip. Doświadczenie autentycznego spotkania Mesjasza, wcielonego Boga, dla tych, którzy wyczekiwali Jego nadejścia, musi wywoływać radość. Dla tych, którzy ułożyli sobie życie po swojemu, bez nadziei na spotkanie z Bogiem, informacja o nadejściu Pana będzie budziła lęk i obawy o utratę własnego świata. Natanael jest początkowo sceptyczny na wieści, które słyszy od Filipa. Powątpiewa w prawdziwość tej dobrej nowiny, ale mimo to daje się prowadzić entuzjazmowi przyjaciela i idzie na spotkanie z Jezusem. Osobiste doświadczenie żywej relacji z Jezusem jest tak silne, że już po paru minutach Natanael wyznaje wiarę w Chrystusa i staje się Jego apostołem. Historia dzisiejsza jest dla nas nauczycielką, jak w życiu codziennym powinniśmy ewangelizować. Pierwszym krokiem jest świadectwo, które wynika z własnego doświadczenia, odkrycia i zafascynowania Jezusem. I tu postawmy sobie pierwsze pytanie. Czy Jezus mnie fascynuje? Czy spotkanie z Nim jest dla mnie źródłem prawdziwej radości? Tak, jak było ono dla Filipa? Drugim krokiem jest prowadzenie do Jezusa tych, którzy zapalają się naszym entuzjazmem. Musimy wiedzieć, gdzie jest Jezus, gdzie Go dziś możemy spotkać, aby tam zaprowadzić tych, którzy odczuwają głód i pragnienie spotkania się z Nim. I tutaj zadajmy sobie kolejne pytanie. Czy wierzę, że Chrystus jest realnie obecny w Kościele? Czy wierzę w Jego skuteczną działalność poprzez sakramenty Kościoła? Mamy jako uczniowie i apostołowie Chrystusa prowadzić innych ludzi do Niego, czyli do Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, do wspólnoty Kościoła, który jest jedynym środkiem zbawienia, jaki dał nam Jezus. Telewizja Misericordia startuje z nową propozycją dla Ciebie, która ma służyć rozwojowi wiedzy i ducha, wzmocnić na drodze duchowej dzięki regularnym spotkaniom w tej rzeczywistości online. Będziemy proponować spotkania z przewodnikami duchowymi, ekspertami i wykładowcami wiedzy teologicznej. Spotkania będą poświęcone tematowi Kościoła, liturgii, Biblii, a także osobistego rozwoju. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym projektem do rejestracji, formularzu, do którego link znajdą Państwo w opisie tego filmu. Rejestracja umożliwi nam kontakt z Wami i przekazanie propozycji najbliższych spotkań, a pierwsze z nich już we wrześniu. Zapraszamy.